Cześć! Do tego momentu stworzyliśmy postać w perspektywie trzeciej osoby, ale wiele gier jest tworzonych dalej dla postaci w perspektywie pierwszej osoby, czyli widzianej oczami gracza. Zacznijmy od tego, że stworzymy nowy katalog. Ponieważ gracz składa się wyłącznie z rąk, nazwałem go właśnie w taki sposób. Stworzę kolejny katalog, w którym umieszczę elementy składowe gracza. Wejdźmy do środka i można go zaimportować z pliku, który możecie ściągnąć z mojego dysku Google. W katalogu Mesh jest plik FBX, który po zaimportowaniu stworzy trzy nowe katalogi. Nie musimy tworzyć nowych materiałów, ponieważ materiały wykorzystaliśmy już w perspektywie trzeciej osoby, dlatego nie potrzebujemy ich na nowo. Importujemy wszystko. Ostrzeżenie o spoofing grupach można zignorować. Wejdźmy do pierwszego z plików. Jak widzimy szkielet jest kompletny i materiały również zostały odpowiednio dopasowane, więc wszystko jest w porządku. Wyjdźmy katalog wyżej i stwórzmy nowy katalog na animację naszej postaci. Nazwijmy go odpowiednio. I wejdźmy do środka. Animacje również można ściągnąć z internetu, z mojego dysku. Znajdują się w katalogu Animations. Zaznaczmy wszystkie i przeciągnijmy właśnie tutaj. Jak pamiętacie, być może wcześniej, należy wybrać szkielet, do których te animacje są dopasowane. To też przypasuje odpowiedniego, odpowiednie elementy postaci, czyli ramiona. Importujemy wszystko. Jak widzimy. Został dopasowany mesz z ramionami oraz materiały. Teraz stwórzmy blueprinta naszej postaci, ponieważ każda postać musi mieć swojego blueprinta tak trzecia postać, jak i pierwsza. Nazywamy ją odpowiednio i wchodzimy do środka. W odróżnieniu od postaci trzecioosobowej osobowej w której wykorzystaliśmy mesza, który domyślnie już jest Inherited, czyli jest niemożliwy do usunięcia, ale dostępny w blueprincie Character w tym przypadku nie skorzystamy z tej opcji, ponieważ nasz ruch musi być przyporządkowany również do ruchu postaci. A tak by nie było, jeżeli byśmy wykorzystali już gotowy element. Na początku tworzymy kamerę, która będzie niezależna. Możemy ustawić mniej więcej na wysokości głowy gracza. Czyni mniej więcej tutaj. Oczywiście to jest sumowna wysokość, i dzięki temu teraz, ponieważ kamera jest po prostu wolna i, i dostępna bezpośrednio, i dostępna także dla myszki, tutaj wystarczy dodać dziecko, czyli potomka naszej kamery w postaci rąk. Dzięki czemu ruch kamery będzie dopasowany do ruchu dłoni, a dokładnie dłonie będą dopasowane, przyczepione do kamery i ruch kamery będzie ruszał dłońmi. Jak widzimy, są w niewłaściwej orientacji, więc trzeba je obrócić. Zobaczymy tylko, czy dodatnio, czy ujemnie. Wpisujemy w osi z, czyli pionowej, minus 90, aby ustawić je odpowiednio dobrze względem naszej. Orientacji kamery i orientacji gracza, która wskazuje niebieska strzałka. Wróćmy jednak do katalogu wyżej, ponieważ wrzucimy tego gracza tutaj dzięki temu możemy zobaczyć, co aktualna kamera widzi, czy widzi nasze ręce, czy nie.